wierzył Abraham Bogu, że dane mu zostało sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. A gdy kto nie spełnia uczynki, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Mówię teraz do ciebie, który mnie słyszysz, który pokładasz nadzieję w swoich dobrych uczynkach. Wiem, tak cię nauczono w tym kraju. Religia ciebie to nauczyła. Ale Słowo Boże mówi wyraźnie, że za łaskę określa się to, w czym nie ma twoich uczynków. Bóg nie spodziewa się, że będziesz dobry. Bóg nie spodziewa się, że poradzisz sobie w życiu. Bóg nie spodziewa się, że zasłużysz na Niego. Bóg w Jezusie Chrystusie dał ci niezasłużoną przychylność. Bez względu na to, kim jesteś, co robisz, czego nie potrafisz, w Chrystusie Jezusie jest dla ciebie usprawiedliwienie. Nie z uczynków, ale przez wiarę w to, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy na krzyżu, a dnia trzeciego wstał w martwych ciele. Wierząc w to, będziesz czynił sprawiedliwość, a usiłowawszy być dobrym człowiekiem, pobożnym i spełniającym uczynki prawa, pójdziesz do piekła. Przyjmij tą prostą prawdę. Ta prawda by wzbudziła mnie. Ta prawda by wzbudziła ludzi, którzy są wokół. Demoniczne siły, prawo, chcą, aby w tym kraju ludzie opierali się na samym sobie. Przyjmij prostą Ewangelię. Wielbiajcie Boga.